partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Bo jesteśmy tym, co jemy, to słynne powiedzenie. I faktycznie to ma ogromny wpływ. Jedzenie bardzo się zmienia. Jemy nieregularnie, jemy bardzo prozapalnie, jemy bardzo dużo cukru. Tu rozmawiałyśmy wcześniej, dane z 2020 roku, dane GUS, 43 kg rocznie tego cukru spożywamy. Przy normie maksymalnej około 18 kg. Jemy dużo żywności wysoko przetworzonej. Ta żywność jest naładowana różnymi dodatkami. Ale to nie tylko żywność, to przede wszystkim stres oksydacyjny, który powstaje w naszym organizmie, zanieczyszczenie powietrza. No i ten stres na co dzień, który jelita nasz drugi mózg. Ja jestem tego zdania, że posiłek ma być taki, żeby dał nam komfort w naszych jelitach, odżywił nasze ciało, bo to jest podstawa, po to jemy, po to pijemy, żeby odżywiać nasze ciało. A większość ludzi po prostu czuje dyskomfort po jedzeniu, po każdym posiłku. Niezależnie teraz, czy on jest lekkostrawny, czy nie. Myślę, że nasz w ogóle tryb życia, to nasze nawyki dotyczące zdrowego stylu życia spowodowały to, że mamy większe problemy z tymi jelitami i ja praktycznie każdego mojego pacjenta podczas wywiadu żywieniowego pytam o sytuacje żołądkowo-jelitowe, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, zgagi, niestrawności, refluks. I z ręką na sercu powiem Ci, że 90% moich pacjentów odpowiada, że tak, ma z tym problem. To są osoby, które przychodzą do mnie już z problemami jelitowymi, ale większość ludzi jakby bagatelizuje je, bo uważa też, że to już jest normalne, że po prostu czują dyskomfort po jedzeniu. Czy przed jedzeniem, bo często takie bóle, problemy żołądkowo-jelitowe są po prostu też przed jedzeniem. Więc jest to naprawdę, można powiedzieć, druga pandemia, czyli problemy jelitowe. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.